Siema, z tej strony Lotar. Nowe patrzączki dzisiaj, 9.24, po jednym dniu grania w 9.24 mam nadzieję, że przybliżę wam, co się zmieniło i w jaki sposób wpływa to na grę. A więc wiecie co, od razu wskoczymy, od razu sobie w patrzączki będziemy sobie gadać, co tam się zmieniło. Przede wszystkim nowy czempioni. W Soulbound, czyli Senna Illusion, to jest dwóch bohaterów, którzy wchodzą teraz w tier 2 i tier 4 odpowiednio. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli te dwie postacie są ze sobą na planszy, jedna z nich umiera, to nie umrze ona, dopóki ta druga także nie umrze. Czyli przechodzi w taki stan ducha, gdzie cały czas normalnie atakuje, ma swoje przedmioty, ale po prostu jest niezniszczalna. I dopóki ta druga postać nie będzie po prostu też umierała. A co sprawia, że jest tak naprawdę w tej chwili, przynajmniej tak w mojej głowie jest, w tej chwili tylko jedna wersja grania Senny i Luciana, w której Lucian jest wyposażony w przedmioty jak po prostu AD Carry, a Senna jest wyposażona w przedmioty defensywne. Najlepiej oczywiście Guardian Angel, który utrzymuje ją w jak największym czasie na polu bitwy, a także resetuje agro. No ale oprócz tego też takie przedmioty jak Morello się sprawdzają, bo ma duży obszar swoich umiejętności. No i przedmioty typu na przykład Warmog, który po prostu dodaje HP. To są przedmioty, które bym na niej widział tak naprawdę. Powiedział normalnie, że Phantom Dancer, no ale niestety zostało znerfione, o czym za chwilę. Ale oprócz tego Senna jest też z Origin Shadow, który w tej chwili także został zmieniony, o tym za chwilkę coś powiemy. Generalnie Senna jest po prostu bohaterem supportowym, który daje malutkie obrażenia przeciwnikom, ale przede wszystkim także boostuje ataki wszystkich swoich współtowarzyszy, do których wyceluje z tej umiejętności, więc im szybciej zaczyna ze swoim ultimatem, tym lepiej na polu bitwy, dlatego często opłaca się ją stawiać szczególnie na heksach z maną, bo wtedy zaczyna bitwę od razu ze swoim supportem. A więc jest to naprawdę rewelacyjne. Lucian zaś jest tier 4 i jest to kolejna postać do Light, więc o wiele łatwiej teraz to o wiele łatwiej będzie się budowało tą kombinację z racji tego, że jest jedna dodatkowa postać i nie musimy się już zmuszać do tego, żeby tak naprawdę high rollować na Vayne złotą, żeby to był jedyny carry dla Lightów. W tym momencie carry dla Lightów to jest tak naprawdę Lucian 2, czyli 12 zł, które trzeba zainwestować, no ale dzięki temu, że jest to tier 4, to także trzeba po prostu normalnie levelować w trakcie gry, a nie po prostu skupić się na rolowaniu na 4 i 5 levelu. Co dużo zmienia, jeśli chodzi o kompozycję grania lightów, no i jest to dosyć duża zmiana w dynamice. Oprócz tego Lucian także sprawdza się w po prostu kompozycji Shadow ze summonami, więc Lucian jest jedną z tych postaci, która może być dosyć dużym odciążeniem, że tak powiem, puli, żeby każdy gracz mógł mieć jakiegoś swojego carry bohatera. Jeśli chodzi o Amumu, jest to nowa postać dla Inferno, który także w tej chwili jest troszkę zmieniony, ale o tym za chwilkę. A Amumu jest za 5 zł, jest oprócz tego Wardenem i ma bardzo fajne AOE jako swoją umiejętność, gdzie po prostu eksploduje i jest w centrum eksplozji i od tego punktu, i to jest właśnie ciekawe, w zależności od tego, jaki jest klasy, czy pierwszy poziom, drugi poziom, czy trzeci poziom, jest także zasięg. Bo są to dwa heksy, trzy heksy i cztery heksy, zadaje magiczne obrażenia oraz rozdaje stana na 2 sekundy. W teorii, zanim zacząłem grać Amumu, myślałem, że będzie naprawdę przegięty, ale tak naprawdę okazuje się, że kombinacja bardzo wysokiej ilości many, dosyć średniej ilości HP i many, i armora, szczerze mówiąc, jak na tier 5 jednostkę Wardena, no średnio on się sprawdza jako jednogwiazdkowy bohater. Tak naprawdę dopiero zaczyna on być ciekawą postacią, kiedy mamy go upgrade'owanego na 2, no i mamy z 4 Wardenów, żeby nie mógł za bardzo oberwać z po prostu autoataków. Z przedmiotów ciekawych na nim to oczywiście Morello, z racji ogromnego zasięgu, jeśli jest na 2, no i defensywne przedmioty jak Dragon Claw, czy Icebone Gauntlet i tak dalej. Ogólnie Momu wydaje się, że potrzebowałby lekkiego buffa na jednej gwiazdce, ale przy 2 gwiazdkach już mi się wydaje, że jest dosyć bardzo potężny. Przypomina troszkę takiego połączenia Pantheona z Cho'Gathem. No ale nie jest aż tak potężny jak te dwie postacie. A z innych zmian. Mamy zmianę level baru. Teraz to sobie lepiej wbijcie do głowy, bo może to was dużo kosztować. Zamieniono guziki. To znaczy, że
XP bar i refresh bar są teraz odwrotnie, więc najlepiej byłoby się przyzwyczaić do używania klawiszy na klawiaturze, bo może już się zdarzyć, że po prostu zamiast kliknięcia refresha zrobimy expa albo odwrotnie, co jest w sumie gorsze, i zamiast expienia robimy rerolla. Mi się raz zdarzyło, słuchajcie, na pierwszej walce PvP zamiast zrobić level up zrobiłem reroll, gdzie nawet nie miałem za bardzo wydać na to tego golda, więc była tragedia. Oprócz tego, co jeszcze się zmieniło, przycisk do lokowania shopu jest w tej chwili po prawej stronie nad ostatnią jednostką, więc to też trzeba troszkę tego poszukać. No i zmieniło się jeszcze to, że jest pokazana w tym momencie procentowa szansa na wylosowanie danego tieru, więc nie trzeba żadnych addonów, to już jest wszystko w grze. Na karuzeli pojawia się także guzik, który powraca do domu, czyli do twojej własnej bazy, co oczywiście można było wykonywać na keybindach z klawiatury, no ale za pomocą kliknięcia myszką nie, więc to przede wszystkim dużo ugodnienie dla osób, które mają jakieś niepełnosprawności, co jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o zmiany w traitach, to jest dużo rzeczy, warto o nich porozmawiać. W tej chwili za dużo jeszcze sam nie pograłem wszystkimi możliwościami, ale z tego co widzę, 6 berserkerów może się okazać dosyć dużym potentatem, który można łatwo wykorzystać w mecie, jeśli będzie się sprawdzać, bo berserkerzy mogą być dobrą odpowiedzią na Blademasterów. A to jest, w tej chwili uważam, że Blademasterzy z Nocturnem to jest najpotężniejsza kompozycja, przynajmniej na razie, tak mi się wydaje. Dosyć specyficzny build, ale berserkerzy przez to, że mają Glaciala i w połączeniu z Disarmem i obszarowym atakiem, który aplikuje te wszystkie on-hity, może by się okazać zabójcze właśnie dla tego typu kompozycji. Zmiana w berserkerach w tej chwili jest taka, że jak ma się 6 berserkerów, to dodatkowo każdy z nich dostaje 25 atak damage'u, co jest jakąś tam malutkim buffem, ale generalnie jest na tyle, pamiętajcie, na tyle to jest wpływa na jakość tych berserkerów z racji tego, że oni atakują w stożku. Więc tak naprawdę nie tylko jest 25 atak damage'u, ale 25 atak damage'u razy ileś z racji tego, że trafiają kilka osób naraz, jeśli oczywiście dobrze się będziecie ustawiać. Więc jest to dosyć duży buff. Przy plus 50 to był bardzo dużo overkill, bo na PBE było plus 50 i byli wtedy po prostu przegięci. 25 wydaje się być zbalansowane, a myślę, że kompozycja z Olafem z dobrymi on-hit itemami w tej chwili przy 6 berserkerach będzie dosyć potężna. Jeśli chodzi o Cloudy, lekki buff. Pamiętajcie, że Cloudy były grane w Blademaster Nocturnie, czy tak zwanym Blenderze, no i to jest dosyć duży buff dla tej kompozycji, bo 5% przy Cloud 2 to jest naprawdę sporo. To jest naprawdę sporo i jest tak, że przy 4 Cloudach 35%, zresztą kiedyś będzie używało 3 Cloudów, ale przy 4 Cloudach z Lux, no to też jest to dosyć duży buff. Więc Cloudy w tej chwili są o wiele bardziej użyteczne, a oprócz tego będą też bardziej użyteczne, z racji tego, że Ocean Magowie będą mniej widoczni, przynajmniej w obecnej mecie, gdzie króluje Nocturne. Więc ten Cloud w tej chwili może być bardzo fajną opcją dla większości kompozycji, żeby się uchronić troszkę przed Nocturnem. Jeśli chodzi o Electric, no to tu się bardzo dużo zmieniło. W tej chwili wydaje mi się, że Ornn i Volibear są takim duo na early game, który praktycznie jest chyba lepszy od wszystkiego na early game, oprócz Woodlandów 3. Jest naprawdę, damage, który się zmienił z 70 na 100, jest ogromna różnica. To się od razu czuje. Nawet jak Volibear i Ornn są na pierwszym poziomie, to czuje się, że zadają ogromną ilość damage'u. I w early game'ie, jeśli możesz zainwestować złoto w Ornna i Volibeara, to wydaje mi się, że bardzo warto, żeby sobie zagwarantować jakieś tam winstrykowanie, albo jako po prostu był suplement do innej części kompozycji. Pamiętajcie, że Electric jest zbudowany z dwóch postaci, więc bardzo łatwo się to buduje. No ale oprócz tego dostał też buffa przy trzech elektrykach o 50 damage'u, więc z Zedem jest to jeszcze potężniejsze już było, a wydawało mi się, że przy 250 to elektryk już był naprawdę dobry, no a przy czterech no to już jest w ogóle rzeźnia. 500 damage'u to jest naprawdę coś przepotężnego, jeśli macie Lux, wtedy opłaca się wstawiać kilka Ornów, kilka Volibearów, kilka Zedów, żeby tylko i wyłącznie mieć jak najwięcej tych elektryków, bo każdy rozdaje po prostu ataki na zasadzie ultimate'a, oczywiście jeśli użyje krytyka. Pamiętajcie, że, dobra, powiem teraz, co się zmieniło w Phantom Dancerze, bo to ważne, jako kontekst. Phantom Dancer w tej chwili już nie niweluje... Oj, źle nagrywałem, ten mikrofon powinien być skierowany do mnie. Haha! Phantom Dancer w tej chwili nie niweluje kompletnie obrażeń, w które wchodzą z krytyków, tylko sprawia, że zamiast krytyka wchodzi normalny atak, ale nie kwalifikuje się już w tym momencie jako krytyk,
więc Phantom Dancer nie wspomaga elektryków. To jest dosyć duży nerf dla elektryków, ale no jednocześnie dostali buffa do damage'u, więc na dwoje babka wróżyła. Ale generalnie uważam, że jest to bardzo duży buff, szczególnie na early game. Inferno dostał dosyć dużego nie nerfa, nie buffa, tylko takiego overhaula po prostu. Z racji tego, że teraz już nie tylko czary zadają obrażenia od Inferno, które palą podłoże, ale także od krytycznych uderzeń. Jest to mega duża zmiana, przez to także troszkę mniej zadają obrażeń, bo 70%, a nie 80%, a potem 120%, a nie 175% i 180%, a nie 250%, ale przez 4 sekundy, a nie przez 5. Więc w zależności od kontekstu na planszy, wygląda to czasami różnie. Może być to lepsza sytuacja, może to być gorsza sytuacja, zależy od kompozycji. Im częściej atakujesz, tym lepiej, tym lepszy w sumie jest ta zmiana dla takich bohaterów. A im rzadziej atakujesz, no to oczywiście tym gorsza. Jeśli na przykład polegasz tylko i wyłącznie na dużych czarach, no to Inferno nie jest aż takie potężne, ale jeśli są postaci w Inferno, które także atakują dosyć często, no to Inferno się okazuje być o wiele bardziej potężne niż było wcześniej. A oprócz tego jest jeszcze zmiana taka, że przy 6 Inferno każdy atak pali 3 heksy, a nie 1. A przy 9 Inferno każdy atak pali 5 heksów. Czyli tak naprawdę jak masz 9 Inferno, to po prostu cała mapa płonie. Muszę to zrobić, muszę naprawdę dokonać 9 Inferno kiedyś na streamie, żeby wrzucić to na YouTube'a, bo myślę, że to będzie po prostu prześmieszne. Cała plansza będzie od razu czerwona. Inferno to w ogóle jeden z takich moich ulubionych traitów, więc nie mogę się doczekać, żeby zagrać sobie szóstką, bo dzisiaj się nie udało. A jeśli chodzi o lighty, dostały dosyć dużego buffa o 5% attack speeda na 3 lightach, co sprawia, że są o wiele bardziej grywalni jako trójka. No i oprócz tego także o 5% po prostu na 6, więc jest to dosyć duża zmiana. Pamiętajcie oprócz tego, że wyszła nowa jednostka do lightów, czyli Lucian. No i przez to okazuje się, że lighty są dosyć mocne. I wydaje mi się, że jako trójka będą grywalne, szczególnie w kompozycji razem z Shadowami, gdzieś będzie używało szpatuli, żeby zrobić na przykład Kindreda lightem, co już się poprzednio robiło, albo w tym momencie także Senne, no która wiadomo chciałaby się leczyć, żeby jak najdłużej się utrzymać przy życiu. Senna light z na przykład Guardian Angelem, no to może być naprawdę przepotężna kombinacja, jeśli Lucian jest na tyle oczywiście silny, żeby zadawał obrażenia w tym czasie, kiedy nie żyje. No i teraz tak, Ocean. Lekka zmiana, nerfik przy 4 Ocean na 30. Niekoniecznie mi się to podoba, zasadę tego, że przez nerfa Phantom Dancera myślę, że Ocean magowie praktycznie prawie, że nie mają racji bytu. Zasadę tego, że Brand dostał kolejnego nerfa, o czym za chwilę. No i po prostu kompozycje, które w tej chwili będą walczyły w mecie, będą po prostu niszczyły Ocean magów, to mi się wydaje. Więc ten nerf może być niepotrzebny. Dalej jedziemy, mamy Rangerów. Dosyć duża zmiana, przy 2 Rangerach już jest 5% attack speeda, przy 4 jest to 15% attack speeda, przy 6 jest to 100% szansy, żeby dostać 2,5-krotny attack speed, więc nie wiem, czy 6 Rangerów będzie kiedykolwiek grywalnych na wysokim elo. Raczej wątpię, bo no nie wiem, co byś musiał mieć wtedy w kompozycji, żeby po prostu mieć także dobry frontline. No a też nie wiem, czy Rangerzy będą mieli na tyle siłę przebicia, żeby po prostu coś zlikwidować w pierwsze 2 sekundy walki, więc zobaczymy, pewnie przetestuję. Nie ma oczywiście opcji budowania szpatuli Rangera, więc musi to być 6 naturalnych Rangerów, czyli trzeba grać na przykład taką Vayne, co niekoniecznie jest najlepsze. Ale generalnie zmiany do Rangerów na dwójce już sprawiają, że 2 Rangerów jest o wiele bardziej grywalnych niż było wcześniej, więc jest to bardzo mile widziane, tak samo ta 4. Jeśli chodzi o Shadow, no to tu jest największa zmiana w sumie, bo Shadowy do tej pory były aktywowane przy 2 i przy 4, a w tej chwili są aktywowane przy 3 i przy 6. Zasadę tego, że doszła nowa postać do Shadow, więc byłoby o wiele za łatwo aktywować 4-krotny bonus, znaczy pełny bonus Shadowa przy starej iteracji. Więc teraz została zmieniona, przy 3 jest to plus 70 damage'u i bonus trwa przez 4 sekundy. Po rozpoczęciu walki oczywiście resetuje się na takedownach. A przy 6 Shadowaknu to jest to 140%, czyli ogromny buff. I resetuje się przy każdym takedownie przez jakiegokolwiek czempiona Shadowa. Więc wydaje mi się, że Shadow jako trójka jest mega grywalny, szczególnie, że Kindred jest bardzo, bardzo potężna. Do tego jest Sion, który zawsze jest mega, mega dobry. Niestety jego ultimate ciągle działa jak działa, więc da się go przerwać przez CC, co jest dużym problemem dla tej postaci.
i nie zawsze przez to wygrywa. Ale no generalnie trzecią postacią do Shadow, którą możemy dobrać sobie do builda, no to może być albo Senna, albo Master Yi. Więc jest dużo opcji, żeby grać sobie trzema Shadowami. Jak trafiamy Lux Shadow, to tym bardziej szóstkę można łatwo zrobić. Jeśli chodzi o summonerów, lekki nerf na trzech summonerów, czyli z 40% HP na 30% HP i wydłużenie także, tak mi się wydaje, że to także z nerf, ile czasu się ta jednostka utrzymuje na polu, bo takie jednostki jak Zyra czy Azir nie mają HP na swoich summonach, a mają po prostu czas, na który zostają one na polu bitwy. Wydaje mi się, że to także wpływa na ten czas, czyli o 10% krócej są na polu bitwy, ale za to przy 6 summonerach jest 20% więcej HP niż było wcześniej i no także ta duracja jest przedłużona. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest w ogóle polskie słowo duracja. Może być, może nie być. Ale 6 summonerów, czy grywalne? W poprzednim patchu wiem, że 6 summonerów nie było grywalnych, bo próbowałem nieraz coś z tym zdziałać i chyba tylko raz mi się to zrobiło top 4, ale czułem się po prostu odklasowany przez każdy build, więc generalnie nie polecałem tego buildu. Czy teraz przy tych zmianach ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że wymagałoby to wsparcia jakichś przedmiotów ze szpatuli, żeby coś z tego ciekawego zrobić. Może lighty, żeby grać Lucianem i Zedem na przykład. No ale to zobaczymy. Pamiętajcie, że light na Zedzie aktywuje się dwa razy, jeśli zrobi klona. Więc jest to dosyć duża różnica. Jeśli chodzi o czempionów, no to Ivern, Maokai i Renekton dostali nerfa dosyć sporego, szczególnie Ivern i Maokai, co sprawia, że egrolowanie tak zwane na trzy starowe woodlandy już nie jest tak potężne. Ciągle grywalne moim zdaniem, ale nie są oni na tyle potężni, żeby po prostu steamrollowali, szczególnie w midgame'ie. Więc jest to dosyć spora różnica. Renekton jest cały czas grywalny, a różnica w healu jest dosyć mała, ale dużo się nie zmieniło moim zdaniem w Renektonie. Więc szczególnie, że jest to tylko 25 HP przy dwóch gwiazdkach, gdzie to jest najczęściej grywalne i szczególnie jak się nie roluje po trzygwiazdkowego Renektona, więc moim zdaniem ten nerf jest tak naprawdę wycelowany po prostu w kompozycję Woodlandy z Renektorem na trójce, a nie ogólnie w samego Renektona. Jeśli chodzi o Tier 2, no to Niko, o czym w ogóle dzisiaj zapomniałem, grałem. Niko ma zwiększony zasięg ataku z 2 na 3 heksy, co jest dosyć dużą różnicą, bo można odstawić to Niko sobie troszkę dalej, a także zwiększa jej to DPS, przez to, że nie musi chodzić za bardzo po planszy. No i także przez to zwiększa generację many, co sprawia, że no częściej będzie ultować, bo nie będzie musiała chodzić. A to jest dosyć dobrą zmianą. Yasuo dostał lekki buff do damage'u o 5. Pamiętajcie, że to kolejna część, kolejny buff do kompozycji Blade Mastera Nocturna, no bo grało na Yasuo oczywiście. Tak samo Aatrox dostał buffa o 15 many. Jest to mega duża różnica. 15 many to jest półtora ataku, czyli tak naprawdę dwa autoataki, których Aatrox nie musi wykonać, żeby zrobić ultimate'a. Ogromna zmiana. Jest to ogromna zmiana, ogromny buff do Aatroxa. Więc tak jak za bardzo go nie lubiłem w secie 2, a mimo że w secie 1 był moim ulubionym bohaterem, to teraz mi się wydaje, że będzie mega grywalny i to nie tylko w Blade Master Nocturne, więc może być to po prostu dobra postać. Sivir, kolejna postać z Blade Master kompozycji, dostała buffa o 5 AD. Jest naprawdę, mówię wam, Blade Master Nocturne w tej chwili najlepsza kompozycja, jaką można grać, tak mi się wydaje. Tylko dosyć ciężka do zbudowania, no bo potrzebna jest spatula, czyli trzeba intować potem spatulę. No, ale generalnie zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie szybko znerwiony ten Nocturne jakoś. Albo będzie zlikwidowana możliwość budowania szpatuli z pierwszej karuzeli. Coś się musi zmienić, tak mi się wydaje. A Soraka dostała takiego samego buffa jak Niko, czyli atak range został zwiększony z 2 na 3. Czyli to samo, co powiedziałem, Niko się aplikuje do Soraki, co jest bardzo fajne. A także o 0,05 fire rate zwiększono, czyli szybsza generacja many. Pamiętajcie, że ona nie zadaje za bardzo damage'u swoją umiejętnością, ale przede wszystkim chodzi o generację many. Im częściej ona rzuca swojego ulta, tym oczywiście lepiej. Kolejne zmiany to Ani. Nerf duży do Tibersa, o 200 HP mniej i o 10 armoru mniej, co efektywnie zmniejsza także ilość jego HP, tego misia, że tak powiem. Więc jest to dosyć duży nerf do Ani, ale ciągle jest ona grywalna, ciągle jest bardzo dobra, więc nie ma co się przejmować, jeśli ktoś gra Ani lub lubi nią grać, to jest ona ciągle bardzo, bardzo dobra. Brand dostał nerfa,
na pierwszą i drugą gwiazdkę. Nie bardzo to rozumiem, bo uważam, że Brand w tej chwili nie jest potężną postacią. Szczególnie w jaki sposób rozwinęła się meta, gdzie on po prostu nie ma za bardzo czasu, żeby rzucić swojego ultimate'a, żeby on rozwinął w ogóle swoje skrzydła. Więc ten nerf na pierwszym, drugim poziomie nie rozumiem. Buff na trzecim, no to wiecie, jak się często zdarza zuty Brand, nie? A Malphite dostał buffa, to mi się wydaje być potrzebne, bo był dosyć kiepską postacią. Jest bardzo duży buff na drugiej gwiazdce o 100 damage'u na jego umiejętności. Pamiętacie, że on ma dosyć duży obszar, więc efektywnie zwiększa to bardzo obrażenia. No a przy trzech gwiazdkach zadaje 1000 swoim czarem, więc jak ktoś ma, to niech robi sobie klipa, bo to będzie dosyć zabawnie wyglądało. A Yorick dostał buffa na trzech gwiazdkach, to wiecie, każdy wtedy ten potworek z Yorika, ten ghoul, jest w wielkości Tibersa obecnie, jeśli chodzi o HP przynajmniej, nie wiem jakiego armor tam, ale no troszkę mnie zadaje obrażeń oczywiście, ale Yorick ich przywołuje dużo, więc jak ktoś ma Yorika na trzech gwiazdkach, to powodzenia życzę. Szczególnie, że liczą się do lightów, a lighty, wiecie, mogą być bardzo grywalne w tej chwili. Tier 5, Taric dostał buffa, co jest spoko. Taric będzie szczególnie pierwszopoziomowy, miał zawsze problemy z odpaleniem swojego ulta, bo po prostu nie miał dostatecznej ilości życia, żeby przeżyć te wszystkie autoataki. No i się kończyło tym, że zanim ta jego kropelka spadła na niego i uruchomiła ulta, no to on już dawno nie żył i tyle by było z tego Tarica. Singed dostał nerfa na damage. I to dosyć sporego, o 100 na dwóch gwiazdkach, o 50 na pierwszej gwiazdce. No jak doskonale wiecie, Singed był jedną z przepotężniejszych postaci w grze. W tej chwili wydaje mi się być ciągle grywalnym. Pamiętacie, że to jest najlepsza postać do rozpylania Morello na stole. Więc jest ciągle bardzo grywalny, ale nie jest już aż tak dominujący w late game jak był. Ale za to pamiętajcie, że jak macie możliwość zrobienia Morello Inferno Singeda, to teraz przy obecnym w formie Inferno, wydaje się to bardzo grywalne. Jeśli chodzi o Lux, dostała buffa o 5 many na swoim ulcie. Duża zmiana. Duża zmiana, bo o wiele częściej będzie przez to ultować. Pamiętacie, że on dostaje 50 many za takedowna, więc po takim takedownie potrzebuje tylko 3 autoataków, żeby znowu ultować, więc jest to duża zmiana. No i także dostała buffa o 100 damage'u na pierwszym poziomie i o 100 damage'u na drugim poziomie. Coś też się oczywiście przekłada na ileś tam celów, więc generalnie podoba mi się ta zmiana. Lux była troszkę za słaba, tak mi się wydaje. W tej chwili wydaje się być o wiele mocniejsza i grywalna przez to, a nie tylko przestaje jej rola istnieć tylko i wyłącznie jako suplement do kompozycji. O Phantom Dancerze już mówiliśmy, to bardzo duża zmiana. Na Dragonie w tej chwili zmniejszono szansę na wypadanie przedmiotów klasowych, co jest dosyć dużą zmianą, podoba mi się to bardzo. Z racji tego, że często przedmioty klasowe na Dragonie latały po prostu wam figla, nie można było ich w żaden sposób wcisnąć do swojej kompozycji i była taka ruletka, że ktoś po prostu dostaje dobry przedmiot, a ktoś dostaje słaby przedmiot i tak naprawdę nic nie zyskuje przez pokonanie smoka, a inni gracze dostają bardzo dużo. I jest to dosyć takie nie fair uczucie. Także przez na Dragonie i Rift Heraldzie w tej chwili o wiele więcej wypada przedmiotów, w sensie możliwości jest, jeśli chodzi o jaki przedmiot może wypaść. Tylko wyłącznie Thief's Gloves, Force of Nature i Titan Hydra nie mogą wylecieć z Dragona. Titan Hydra od razu uprzedzę pytanie w komentarzach. Tak, jakby to nie chodzi o to, że przedmiot jest słaby, tylko smok ma tyle HP, żeby zabił całą kompozycję jednym atakiem z Titan Hydry, więc lepiej tego, żeby nie było. Oprócz tego Giant Slayer dostaje lekkiego buffa z 8 na 9%. Bardzo grywalny przedmiot na Lucianie, mega grywalny też na Ashce. A Ashka dostała lekkiego buffa ostatnio, więc wydaje mi się, że Ashka przy tej także buffie na dwóch rangerach może trochę pogra. Zobaczymy. Pamiętacie, że Taric też dostał buffa. Jeśli chodzi o bugfixy, no to w sumie... Czekajcie, coś tu jest ważnego? Wydaje mi się, że nie. Aha, tak, jest bardzo ważna rzecz. Coś, co raportowałem, słuchajcie, półtora miesiąca od początku sezonu drugiego, bo już to było coś, co zauważyłem na PBE. To zostało naprawione, czyli bug z Red Buffem i Morello. Jeśli Morello albo Red Buff był aplikowany bardzo dużo razy przez 10 sekund, to się po prostu wyłączał ten efekt Grievous Wounds. W tej chwili już cały czas działa, więc i Red Buff i Morello są wiele bardziej efektywne. To jest bardzo ważne, na przykład takim postaciom jak Blademaster Nocturne.
I to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać, co tam w komentarzu. A podobało wam się, czy nie. Jak zostawcie łapkę albo na chęć komentarz. No, łapki tam wiecie. Ale komentarze to zawsze lubię z wami pogadać. Siema, do zobaczenia na streamie.